Na BoxPP najważniejszą rzeczą jest bycie jak najbogatszym graczem. Na rapach edycja trwa już kilka miesięcy, przez to od zera zacząć jest bardzo trudno. Bo każdy gracz jest bardzo, ale to bardzo wystakowany i ma bardzo wiele itemów. Ale ja w dzisiejszym odcinku przeniosę się ze swojego głównego konta na swoje poboczne konto, Anatolia Bączka, i zacznę totalnie rozgrywkę od zera i spróbuję zrobić swój pierwszy milion. Czy mi się uda? Czy będąc pozbawionym jednego z najlepszych setów i jednego z najlepszych mieczy, uda mi się cokolwiek zarobić i zdobyć? Przekonamy się w tym odcinku. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli chcecie wygrać milion, zostawcie tutaj suba, lajka, dzwona oraz napiszcie w komentarzu swój nick. Dobra, więc ja już jestem na BoxPP.pl na totalnie nowym koncie i w sumie nie wiem dlaczego, ale mam fragment kosmosu w ekwipunku. Tak, to coś bardzo dziwnego, ale od razu po wejściu na serwer w moim ekwipunku znajdował się fragment kosmosu. Pewnie ktoś odebrał kita i ten fragment wypadł po prostu na ziemię, a ja go złapałem. No ale jak już go mam, to sobie go pięknie wykorzystam. Pierwsze co zrobimy, to oczywiście sobie odbierzemy slash nagrody. No i tutaj okazało się, że nie mogę odebrać nagród, bo już moje konta są połączone z zombiaczkiem i niestety po raz drugi tego zrobić już nie mogę. Jako że nie mogą odebrać kluczy do gwiezdnej skrzynki przez to, że już mam połączone swoje konta z zombiaczkiem, postanowiłem te klucze zakupić w tradycyjny sposób. Więc co? Na początek sobie otwieramy czy klucze do gwiezdnej skrzynki. No i mam nadzieję, że trafię naprawdę coś dobrego, bo jeżeli nie trafię, to będzie naprawdę mega lipa. Otwierając te skrzynki, miałem nadzieję, że trafię miecz lub jakieś porządne nożyczki. Zobaczcie sami. Tak więc przeszedłem do otwierania pierwszej skrzynki. Okej, trafiliśmy nożyczki Grota. No i to jest bardzo, bardzo fajny przedmiot, który trafiliśmy i naprawdę jestem zadowolony. No i powiem szczerze, że 1/3 na razie dobry trop, bo są to nożyczki, które mogę za jakąś kwotę sprzedać. Otworzyłem również drugą skrzynkę. No i drop był... I trafiliśmy 4 saturnowego pyłu, więc od razu to sprzedajemy pod sklep za 16 000. No, 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 no! Tak, 6 fragmentów kosmosu. Nice, zarąbisty drop. Ile to teraz kosztuje? I wystawiamy to za równe 200 000. I naprawdę powinien być to dobry zarobek i powinno to dosyć szybko zejść. Posiadając 200 000, zacząłem zastanawiać się, w co będzie najlepiej zainwestować. No i tak właśnie zacząłem przeglądać rynek. Dobra, wiecie co, chyba sprzedam te moje nożyczki, bo niestety na strefie bezpiecznej nie ma dostępu do kupania wełny. Co i wpiszemy slash kup i skorzystamy właśnie ze skupu i dostaliśmy za nie 6 000. O, to dostaliśmy więcej niż na rynku, a to ciekawe. Dobra, dobrze, że tak zrobiłem i zaryzykowałem. Ogólnie na rynku znajduje się kilo w Ameryki za 185 000 i wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobra cena, także kupujemy kilo w Ameryki. No i idziemy sobie pięknie pokopać tak z 20-30 minut i zobaczymy, ile zarobimy. Niestety po dłuższej chwili kopania okazało się, że to nie była zbyt dobra inwestycja i dużo graczy kopie, przez co tak naprawdę zarabiałem praktycznie nic. Dobra, wiecie co? Wystawiam go na rynek. Generalnie, że tak powiem, lekko na nim stracę, ale wystawiam go za 170 000 i mam nadzieję, że za chwilę się sprzeda. A tak więc czas przyszedł zmienić taktykę i zaraz wam pokażę, jaką taktykę wymyśliłem. Ale czy była skuteczna? Jeszcze zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, właśnie na ekranie wyświetla wam się osoba, która wygrała w poprzednim odcinku milion. Dobra, ten kilo mi się nie sprzedaje, ale generalnie ja sobie przecież mogę odebrać kita gracza i właśnie w sumie to zrobimy. Nie no, kit VIP-a to może nie, bo to nas nie stać. No i dobra, polatamy po mapie i spróbujemy znaleźć jakieś itemki leżące po prostu tutaj na mapie. No i tak oto stwierdziłem, że zmarnuję trochę swojego życia na latanie po mapie i szukanie jakichkolwiek itemów. Czy mi się coś uda znaleźć? W międzyczasie dodatkowo jeszcze zaliczyłem deada. Zobaczcie sami. Dobra, zadałem. Ja pierdykam. Po tym deadzie stwierdziłem, że kupuję nowe itemy, bo moja ochrona jest zbyt słaba. No i wiecie, co się stało z tymi nowymi itemami? Zobaczcie sami. O, fuck, 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 teraz ja ginę! Ja zadałem, ja pierdykam. O, o, zobaczyłem jakiegoś typa. Czonych serduszek. Ej, kobyba w bieg. Co on robi? Przecież on ma jakiegoś seta Ironmana. Totem, totem. Co ten Krzysiek odwala? Co tutaj się dzieje? Padł mu totek, padł mu totek, padł mu totek, padł mu totek. Co tutaj się dzieje? Dobra, zabiłem. Zabiję, zabiję. Co on miał za item? Jakieś 30, nie? Nie, to no... Co? Mnie 42 z niego wypadł? I tak, dzięki temu po bardzo dziwnej klepie zarobiłem około 300 000 i saldo mojego konta wynosiło już prawie 400 000. No i dobra, ile kosztuje dokładnie ten miecz Hulka? Zastanawiam się bardzo, czy on kosztuje 500 000 czy ile? Nie, on kosztuje tylko 170 000.
kurczę, myślałem, że to więcej kosztuje. Ogólnie na rynku można zrobić sobie fajnie metodą snajpienia i na przykład tutaj kupować fragmenty kosmosu za tani hajs i wystawiać na przykład dwa fragmenty po większą cenę. I tak zacząłem snajpić z rynku. No i w końcu po chwili udawało mi się coś zarabiać i wysnajpywać jakieś dobre oferty. Raz wysnajpiłem nawet dwa odłamki w cenie jednego. Dobra widzowie, po dłuższej chwili tradowania udało mi się na końcu zbierać łącznie 550k i jeszcze zostały mi tutaj 3 fragmenty kosmosu. Tak, zajęło mi to ponad 2 godziny, ale przy okazji zarobiłem mnóstwo pieniędzy. I szczerze powiem, że sposób, który zdradził mi Dawidziu, jest naprawdę świetny i każdemu polecam, bo nie spodziewałem się, że tak szybko się wzbogacę na rapach, więc skorzystajcie z niego, bo jest naprawdę spoko. No i pewnie wiele osób z was będzie się pytać, Zombie, jak ty się tradowałeś, i już odpowiadam na to pytanie. Ponieważ jest to bardzo proste i tutaj wam szybko to wytłumaczę. Wchodzicie sobie w bindy i dajecie autotext i na przykład sobie dajecie tutaj rynek otwórz. Ja mam pod Y, ponieważ pod spacją mam, że tak powiem, skok, jak każdy. Ale możecie sobie odbindować spację i na przykład, żeby tutaj jeszcze łatwiej było, to dać właśnie pod spację rynek otwórz, właśnie tutaj w autotekście. Generalnie sposób mi dał Dawidziu, no i powiem, że naprawdę to działa, bo z 2 godziny to robiłem i zarobiłem, no, tak jak widzicie, prawie 550k i to jest naprawdę dobre, bo często da się właśnie trafić 2 odłamki w cenie jednego, gdyż ktoś się pomyli, myśli, że wystawia 1 odłamek, a wystawia 2, wiecie o co chodzi. Ale też to, o czym musicie pamiętać, to wiele osób robi tak, że wystawia na przykład jakiś odłamek za 30 tysięcy i po chwili go usuwa z rynku i daje go za 300 tysięcy. Więc na to uważajcie, żeby po prostu przypadkowo nie kupić jakiegoś odłamka 10 razy drożej, bo będzie was to słono kosztować. Tylko trzeba mieć naprawdę szybkie palce i trochę refleksu. Teraz jak to nagrywam, jest godzina 12 w piątek, więc niestety na rapach jest dokładnie 1 czy 7 osób i przez co na razie nikt nie wystawia nic na rynek. Ale zobaczcie, ja sobie klikam Y, tutaj mam od najnowszych. No i tutaj sobie wiecie, przeglądam rynek. Najpierw zobaczcie sobie oczywiście, ile kosztują najtańsze odłamki. Najtańszy odłamek kosztuje 30k i tutaj macie 32 kosztują na razie odłamki. Więc sobie klikacie Y i od najnowszych kupujecie na przykład tutaj odłamek za 30k. No i generalnie jak sobie go wystawicie, że tak powiem, za chwilę za 31k, to on powinien zejść. Chociaż teraz wiadomo, może być mały problem, więc ja sobie go wystawię za 3500 i wtedy ten odłamek sobie na luzie powinien zejść. Najlepiej fragmenty kosmosu jest snajpić w trakcie trwania eventu piniaty. Dosłownie po zabiciu piniaty ludzie zaniżają strasznie rynek odłamkowy i idzie je naprawdę wysnajpić w dobrej cenie. Więc jeżeli chcecie snajpić fragmenty, to właśnie po śmierci piniaty. Więc co, ja sobie te wszystkie odłamki wystawiam po 3500, no i czekam, aż one sobie po prostu zejdą, no i będziemy mieli około 600 chyba 50 tysięcy czy coś takiego. A dobra, nawet nie zdążyłem nagrać, ale wystawiłem mój miecz za 190 tysięcy i on dosłownie zszedł w sekundę. No i mam aktualnie na koncie 832 tysiące w 6 godzin. Brakuje nam tylko 180 tysięcy do tego, by osiągnąć sukces, który zamierzałem w tym odcinku zrobić. No i co? Wystawię sobie tutaj resztę tych przedmiotów. No i może, że tak powiem, zobaczymy, czy uda mi się do tego miliona dobić. W sensie, no na pewno po sprzedaży tych spodni i tego, co mam w ekwipunku, miliona nie zdobędę, więc prawdopodobnie za chwilę będę musiał jeszcze dofarmić sobie właśnie fragmentami i ruszymy zaraz na podbój rapów z setem wartym milion. W sensie itemami wartym milion, no i zobaczymy, co tak naprawdę będę miał. Ale 830 tysięcy w 6 godzin to naprawdę wam powiem, że jest niezły wynik, choć Dawidziu mówił mi, że on w około 5 godzin samymi fragmentami kosmosu zarobił 1 400 000. Także, no, naprawdę da się tymi fragmentami zarobić duże siana, ale ja sobie tutaj eksperymentowałem trochę kopania, trochę stania nawku i tak dalej, no i szczerze mówiąc, te fragmenty kosmosu to jest naprawdę najlepszy biznes. Łącznie po sprzedaży moich wszystkich itemów i wszystkich fragmentów na moim koncie znajduje się niecało 880 tysięcy. Oznacza to więc, że brakuje nam tylko do pełni sukcesu 120 tysięcy. Także co, ja myślę teraz, jak tutaj najszybciej to zarobić, ponieważ jest właśnie godzina taka szkolna, gdzie wszyscy są w szkole i nic na rynku się nie dzieje, także mam nadzieję, że zaraz szybko to zrobię lub po prostu wyjdę z serwera i wejdę, kiedy właśnie ludzie wrócą do domu. Tak więc przeszedłem do kolejnego farmienia fragmentów. No i naprawdę udawało się wielokrotnie kupować fragmenty po fajnej cenie i naprawdę zarobiłem dosyć szybko te 120 tysięcy, żeby na moim koncie pojawił się milion. Więc dokonałem tego w dokładnie. I dobra, wystawiam ostatni fragment za 29 tysięcy, rynek wystawiam.
zestaw 29 tysięcy. No i mamy milion. Jeszcze dostałem jakąś wiadomość na Messengerze. Zmieniam CH, czy udało się wbić milion? Nie, nikt go nie kupił. Poważnie, przed chwilą każdy... Dobra, sprzedał się. Mamy milion i 3000. Dobrze liczę? Nie, milion i 30 tysięcy. Ja pierdykam. Dobra, kolejna wiadomość na Messengerze. Udało nam się to zrobić w 6 godzin i równe 30 minut. Ja pierdykam. No powiem szczerze, że jestem naprawdę mega zadowolony, bo jestem już totalnie wykończony, bo robię to praktycznie bez przerwy, rozumiecie to? 6 godzin grania totalnie bez przerwy. Jest to giga męczące. A szkoda gadać, a jeszcze montowanie mi czeka. Ale się udało. Tak więc przeszedłem do zrobienia zakupów za okrąg milion, który przypominam, możecie wygrać w tym odcinku, a już w następnym te itemy wykorzystamy do klepy i spróbujemy zawładnąć serwerem i pokazać, że za milion da się naprawdę dużo na rapach zrobić totalnie od zera i zaczynając od zerowego stopnia. Dobra widzowie, więc grając 6 godzin i 35 minut udało mi się zdobyć całe itemy Kapitana Ameryki. No i właśnie te itemy w następnym odcinku z serii od zera do milionera wykorzystamy i spróbujemy zawadnąć tutaj serwerem na koncie Anatolia Bączka. Więc no jestem mega zadowolony i mega szczęśliwy, bo naprawdę długo zebrałem się do tego challenge'u. No i udało mi się to zrobić, szczerze mówiąc, szybciej niż myślałem, bo przeznaczyłem na ten challenge jakieś sobie 15-20 godzin grania. No i powiem wam szczerze, że naprawdę takie itemy Kapitana Ameryki w 6 godzin i 35 minut na totalnym tryhardzie rynkowym i totalnym spoceniu. No i też trzeba dodać z lekkim fartem, bo ja tam typa killnąłem za 300k, więc to też mi dużo pomogło. No ale właśnie, Kapitan Ameryka, łączna wartość około miliona, wlatuje na mój tutaj, że tak powiem, moją postać i no jestem mega szczęśliwy, że udało się to zrobić, więc pamiętajcie, like, sub i dzwonek. No jeżeli chcecie więcej takich fajnych challenge'ów na rapach, to właśnie tutaj zostawiajcie lajki, bo ja będę bardzo szczęśliwy. Także pamiętajcie widzowie, jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków z challenge'ów i takich odcinków z trochę innym montażem niż zawsze, gdzie więcej do tego przykładam serca i pracy, to zostawcie tutaj lajka, suba, dzwona oraz napiszcie w komentarzu swój nick, no bo pamiętajcie, w tym odcinku losuję dla was milion. Więc co, trzymajcie się, no i dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotarliście do końca, to napiszcie pod swoim nickiem hashtag koniec, a na pewno będzie mała rekompensata i większa szansa na wygranie po prostu tego miliona. Także trzymajcie się i życzę wszystkim pięknego weekendu.